Wykres Y równe h od x jest przedstawiony za pomocą kreskowanego zielonego odcinka. Czyli to jest tutaj ten odcinek. Przeciągnij końce odcinka ciągłego, czyli tego, prawda? Te końce tego odcinka możemy przeciągać, tak aby narysować wykres funkcji y równe h do minus pierwszej od x, czyli funkcji odwrotnej do funkcji h. Dobrze, ja tutaj sobie skopiowałem to zadanie i może tu je rozwiążemy, więc tak. Funkcja h, zacznijmy od funkcji h. No widzimy tak, jaka jest dziedzina funkcji h? No to patrzymy na x tutaj, na zakres x-ów, nad którymi jest ten wykres, czyli to jest od minus 2 do 7, to jest przedział minus 2, 7. No a jaki jest zbiór wartości? To z kolei patrzymy na oś y, minus 6, minus 1. No, o, i funkcja h przyporządkowuje liczbom z przedziału minus 2, 7, liczby z przedziału minus 6, minus 1, przy czym ponieważ wykresem tej funkcji jest odcinek, to jest to fragment wykresu funkcji liniowej. W szczególności h od minus 2, ile jest h od minus 2? No to patrzymy tutaj, h od minus 2 jest minus 1, natomiast h od 7 jest minus 6. Tak, no i teraz, ponieważ to jest funkcja liniowa, no to ona jest wyznaczona przez dwa wartości w dwóch punktach, no w tych krańcach swojej dziedziny. Teraz funkcja odwrotna, no to dziedziną funkcji odwrotnej będzie zbiór wartości naszej funkcji h, czyli przedział minus 6, minus 1, no a z kolei zbiorem wartości funkcji odwrotnej będzie dziedzina naszej funkcji, czyli przedział minus 2, 7, czyli h do minus pierwszej to będzie, tu będzie dziedzina, tu będzie zbiór wartości. No i teraz co? I teraz, ponieważ, jak mówiłem, odwrotna do funkcji liniowej będzie funkcją liniową, no to trzeba znaleźć wartość w dwóch punktach, czyli na początku i na końcu tego przedziału, czyli h do minus pierwszej od minus 1, ile to będzie? No ale ponieważ h od minus 2 jest minus 1, no to h do minus pierwszej bierze minus 1 i przypisuje mu z powrotem minus 2. Czyli h od minus 1 to jest minus 2, h do minus pierwszej, natomiast h do minus pierwszej od minus 6, znowuż, to jest 7. Wobec tego możemy już wykreślić funkcję h do minus pierwszej, czyli tak, minus 1 to jest tu i wartość jest minus 2, czyli jesteśmy tu, oraz minus 6, tutaj wartość jest 7, czyli tu. I teraz musimy połączyć ze sobą te dwa punkty i otrzymujemy wykres funkcji odwrotnej. No i warto sobie teraz przypomnieć, że wykres funkcji odwrotnej jest symetryczny względem takiej prostej y równe x, prawda, do wykresu funkcji h. Mam wykres funkcji i wykres funkcji odwrotnej powstaje przez symetrię osiową względem tej naszej prostej. Te dwa punkty powinny być symetryczne, prawda? No dobrze, to teraz możemy wrócić tam, czyli minus 1, minus 2 oraz minus 6, 7. Minus 1, minus 2 to był jeden punkt na wykresie oraz minus 6, 7. O, tutaj. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.